witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Drugie miasto, 7 dni Australii. Rozpoczynamy w Warszawie. Takie dni Australii w Polsce to jest fajny pomysł, dlatego że przychodzą pewnie ludzie, którzy byli tam, żeby powspominać sobie, jak to było, ale też może przychodzą ludzie, którzy chcieliby pierwszy raz w życiu wybrać się do Australii, a wydaje mi się, że to jest za daleko, na końcu świata, bardzo drogo, trudno załatwić wizę. No i na takim spotkaniu można się dowiedzieć, że wizę turystyczną można załatwić w parę minut. Lot jest długi i uciążliwy, ale jak już się tam na miejscu jest, to nie chce się wracać do Polski. Byłam już tutaj w zeszłym roku. Przed moim wyjazdem to pomogło mi jakoś tam podjąć decyzję o wyjeździe, pomogło mi podjąć decyzję o wyborze agencji, z której jechałam. No i w tym roku jest taka przyjemność, że możemy już opowiedzieć z perspektywy osoby, które po prostu były tam. Warto przyjść i dowiedzieć się więcej. Tutaj. Tak, więcej tutaj na miejscu. Myślę, że naprawdę warto pojechać do Australii. Ja podjęłam taką decyzję, wyjeżdżam z Avion House w miesiącu maju, także wszystkim polecam. Załatwianie wizy zajęło 2 tygodnie, także zakupiłam książki i jadę po prostu. Australia to jest miłość od pierwszego wejrzenia. Jeżeli człowiek potrafi zakochać się w miejscu, to potem lubi do niego wracać. Ja tak wracam 13 razy. Nasza córka wyjechała do Australii w październiku ubiegłego roku. Myślę, że to są najpiękniejsze chwile jej życia. Jest bardzo zadowolona z pobytu. Zachęcamy wszystkich, naprawdę gorąco wszystkich, żeby skorzystali z Albion House, bo to naprawdę jedyna i niepowtarzalna okazja, żeby móc wyjechać i czuć się bezpiecznie w zupełnie obcym kraju. Pozdrawiamy Miśkę i przesyłamy jej buziaczki. Wszystkiego dobrego! Warto było wpaść, posłuchać, zainspirować się wyjazdem. Zapraszamy wszystkich na dni Australii.